Tomka Ognistego poznałem 10 lat temu w czasie protestów w obronie polskiej ziemi w Szczecinie. Jako młodego rolnika z województwa opolskiego tego czasu obserwuję jego zachowanie, jego karierę. Widzę jego zaangażowanie w obronę ziemi na Opolszczyźnie i chcę Ci, Tomek, tutaj obiecać wsparcie, że jeżeli dalej tak będziemy współdziałali, to myślę, że również rolnicy z województwa opolskiego będą mogli powiększyć swoje gospodarstwa, tak jak to zrobili rolnicy województwa zachodniopomorskiego. A ja dziękuję za to, że wtedy, 10 lat temu, nie zostałem odrzucony, że przyjęliście mnie jak swojego. Nauczyliście mnie bardzo wielu rzeczy. Ta współpraca naprawdę dobrze się rozwijała i wszystkiego, czego się uczyłem, to uczyłem się w Szczecinie, bo tamte protesty mają największą historię, największa walka o polską ziemię. I dzisiaj myślę, że zaowocowało to tym, że w województwie opolskim kilkanaście tysięcy hektarów ziemi przez te ostatnie 7 lat trafiło do rolników indywidualnych. I jeszcze trafi w najbliższym czasie przynajmniej 3 tysiące hektarów. Także dziękuję. Sukcesy.